Dzień dobry. Dobry. Czy jest pan gotowy na biwak? A, do dłuższego czasu. No to ja też. Czym przyjechałeś i czym będziesz jechał? Czekaj, zasłonię logo McDonalda twoją głową. Dzięki. Junakim RX1 125. Czyli tym tutaj? Tym tutaj. No 10,4 konia mechanicznego. Także ile? 10,4. Nie połamie to nas? Nie, nie połamie. Mam nadzieję, że no to ja... mamy radę opanować. To ja mam Zontesa 310. Wydaje się, że w wersji T, wydaje się, że jest to motocykl małej pojemności. Tak do tej pory myślałem. No ale nie powiem, że mnie zaskoczył Krzyś, bo wiedziałem, że to będzie 125. No ale myślałem, że będzie miała trochę więcej koni. Natomiast tutaj mamy do dyspozycji aż, Krzysiu, zgaduj ile? 35. 35, nie zgadłeś, no ty wiesz. 35, więc tutaj można powiedzieć, że mocowo jest przepaść. Finansowo, ile twój kosztuje? Około 11 tysięcy. No to finansowo też przepaść, bo to 10 tysięcy trzeba dołożyć. Ten kosztuje niecałe 20 800. No ale są to budżetowe motocykle. Zasada jest taka, tego wyjazdu, bo tak sobie wymyśliliśmy. Zasada jest taka, żeby pokazać wam, że da radę za tanie pieniądze zrobić coś fajnego. My stwierdziliśmy, że gdzie jedziemy? Do Mikołajek. My pojedziemy do Mikołajek motocyklami małej pojemności i będziemy bardzo oszczędzać paliwo i oszczędzać pieniądze. Będziemy liczyć wszystko, ile wydamy, no i podsumujemy to wszystko. Damy znać, ile kosztowało. Tak, i zobaczymy tak naprawdę, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby przeżyć mazurską przygodę. To co, tankujemy wozy? Tankujemy, lecimy. Drogę. Litrów paliwa. Teoretycznie ma zbiornik. Była pustać absolutna. Zobaczymy, ile wejdzie. Weszło 13, całkiem zdrowo. Według tego, co na stronie jest napisane Zontesa, to motocykl pali 3,2 litra, czyli wyjdzie na to, że tam niecałe 500 km zapasu można będzie zrobić. My mamy 200 km do Mikołajek plus troszeczkę na miejscu, więc możliwe, że na jednym tankowaniu damy radę zrobić ten dystans, przynajmniej mojego motocykla. No i taki jest plan. Oszczędzamy paliwo. Jaki masz bak? 14 litrów. Spalanie? Spalanie teoretycznie 2,5 litra. No to co? To robimy challenge na jednym baku? Na jednym baku. Myślę, że spokojnie damy radę. Uhu, zasięg 593, bardzo optymistyczny. Spokojnie jak spokojnie, ale damy radę. Zdecydowanie ciekawe doświadczenie. Ja mam wrażenie, że to jest taka jazda nasza, coś pomiędzy moimi przygodami rowerowymi a motocyklowymi, bo jadę motocyklem, ale takim tempem bliższym rowerowego. Pierwsze 100 km ile nam zajęło? Półtorej godziny. Półtorej godziny, godzinę 35 minut. Tak, dokładnie, też na to zwróciłem uwagę, troszeczkę ponad półtorej godziny. Zrobiliśmy pierwsze 100 km, teraz mamy najechane już jakieś 125. No jesteśmy kawałek za Ostrołęką, także jeszcze z 80 km do celu. 70 km, tak. No, czyli godzina. Godzinkę, no. Czas na krótką przerwę. Tak, trzeba rozprostować nogi. Ty mówisz, że fajnie byłoby, jakby ta kanapa była troszeczkę wyżej, tak? Nie siedzi się źle, jest dosyć wygodnie, ale jakby nie było tego wcięcia, dosłownie 2-3 cm. Ile masz, Krzysiu, wzrostu? 1,81 m. Także mówię, jakoś strasznie nie narzekam, ale jakby były te 2-3 cm wyżej, byłoby już super. No i te 5 koni więcej, co? 5 koni, oj tak.
No wyprzedzanie tym motocyklem to tak, jest naprawdę problem. Tak, kilometrów na godzinę to jest prawdziwe wyzwanie, cokolwiek wyprzedzić. Natomiast ten nie ma problemów z mocą zupełnie, absolutnie wystarczająco. Patrzę na spalanie przy 80 na godzinę, ma książkowe 3,2, chyba że tak tylko mówi komputer, ale to są wskazania komputera, będziemy to później liczyć. Natomiast jedynym bólem jego to jest to, że ja mam za długie nogi jak zwykle i też ta kanapa powinna być dużo, dużo wyżej. Jakby była wyżej, też bym był szczęśliwy. Ja mam z kolei 1,90 m wzrostu, więc nie jest to na pewno motocykl dla bardzo wysokich ludzi. No ale ogólna ocena Zontesa moja w moich oczach naprawdę całkiem nieźle sobie daje radę. No i tyle, jedziemy dalej. Więc nasza krótka, bardzo krótka, jednonocna można powiedzieć wyprawa na Mazury dobiegła końca. Jesteśmy w Warszawie, ale postaraliśmy się znaleźć takie okoliczności przyrody troszeczkę mazurskie. Myślę, że się udało? Tak, żeby pasowały do klimatu. No to troszeczkę nam się udało. Tak też mi się wydaje. Jeziora brak, ale no to... No ale Wisła jest zaraz tuż obok. Klimat jest, niemniej jednak jest klimat pod to, by podsumować ten nasz wyjazd. Jego założenie było proste. Za małe pieniądze przeżyć przygodę. Tak. Udało się? Udało się, za bardzo małe pieniądze. I te małe pieniądze nie tylko chodziło o wyjazd, ale także o motocykle, no bo mamy tutaj dwa nowe motocykle, których wartość lekko przekracza 30 tysięcy, czyli wartość jednego motocykla średniej klasy. Łączna wartość. Łączna wartość. Łączna wartość obu tych motocykli. Mój to jest koszt 20 800 zł bez złotówki. A twój? Junak 14 tysięcy bez złotów. Właśnie mój, czyli Zontes. No ale to już chyba widzieliście, na którym motocyklu jechałem. No i cóż, może tak, słowem podsumowania najpierw powiemy coś o motocyklach. Co, Krzysztofie? Tak, Junak RX1 na rok 2021 został przygotowany, przystosowany do normy Euro 5. Silnik otrzymał chłodzenie cieczą. Jednocześnie zwiększono moc do 12,2 konia mechanicznego w porównaniu do 10,4 poprzedniego modelu. Reszta została praktycznie bez zmian. Cała konstrukcja jest ta sama. Dużo gmoli, 3 kufry. Dosyć pakowne na ten weekendowy wypad. Wyprawowy sprzęt. Na ten nasz weekendowy wypad wszystko się zmieściło, jedynie namiot trzeba było przymocować do kanapy. Poza tym wszystkie inne rzeczy weszły do kufru. Mój motocykl to Zontes, nowość chyba zeszłoroczna, Zontes 310 z literką T. T jak turysta, motocykl segmentu turystyczne, enduro, troszkę wyżej zawieszony, z prześwitem prawie 170 mm, pojemności 312 cm sześciennych, jednocylindrowy silnik, czterozaworowy, oczywiście czterosów, który generuje 35 koni mechanicznych, aż 35 koni mechanicznych, tak, i 30 Nm momentu obrotowego, co sprawia, że pojazd ten może nie jest jakoś dziarski, może nie jest jakiś szybki, ale całkowicie wystarcza, żeby poruszać się po naszych drogach z przepisowymi
prędkościami. Szczególnie, że no, jazda nim najprzyjemniejsza jest z prędkością na liczniku 110, która rzeczywistą prędkością u mnie jest 100, bo sprawdziłem to z GPS-em, więc licznik Zontesa, tak jak praktycznie wszystkie chińskie produkty, zawyża prędkość. A u Ciebie? Junak może pomarzyć o prędkościach rzędu 100-110 km na godzinę. Katalogowa prędkość wynosi 90 km na godzinę i faktycznie Junak taką prędkość osiąga. Natomiast jeżeli chodzi o wskazania prędkościomierza, to niestety zakłamuje i to dosyć znacząco, bo około 9-10 km na godzinę. Czyli podobnie. Ten sam schemat. Chińczycy stwierdzili, że nie ma to jak polepszyć osiągi, jak podkręcić zegary, wyświetlacze, i to działa. No rzeczywiście, widząc te 110, człowiek ma wrażenie, że jedzie szybciej, więc na podświadomość jakoś to działa. Są to motocykle turystyczne, więc przydałoby się, żeby były wygodne. Zacznijmy może od małego junaczka 125. Jak z wygodą w tym sprzęcie? To mówi dużo. Jechało mi się dosyć wygodnie, zwłaszcza w stronę do Mikołajek. Nie narzekałem na brak miejsca. Jedyne co, to kanapa mogłaby być ciut wyżej umieszczona albo po prostu grubsza o te 2-3 cm. Wtedy już w ogóle by nie było powodów do narzekań. Nie była ani za miękka, ani za twarda. W miarę dobrze się jechało tego dnia. W drugą stronę? W drugą stronę już było gorzej. Już kanapa dawała znać o sobie. Nie można powiedzieć, żeby to była komfortowa jazda. Wzrostu masz 1,81 m. Wzrostu mam 1,81 m. No i to jest taki wskaźnik, że osoba twojego wzrostu lub niższa raczej powinna się w miarę dobrze czuć. Powinna się dobrze czuć. Nie jest to na pewno motocykl dla osób wyższych, tak, niż 1,80 m, bo przy dłuższych dystansach będą się po prostu męczyć. Dlatego ja właśnie na Junaka się nie pchałem, wepchałem się na Zontesa. Ja mam 1,90 m wzrostu, większość mojego wzrostu jest w nogach, które muszę tak smutno podkurczać na tak praktycznie każdym motocyklu, i ten nie był wyjątkiem. I bardzo podobnie jak w przypadku Krzysztofa, świetnie mi się jechało w jedną stronę, nic mnie nie bolało, trochę się wierciłem na kanapie, no bo jednak trochę te nogi za bardzo ugięte i kanapa, no mogłaby być może lepsza, ale bez przesady, te 200 km zrobiłem bez większego problemu, o tyle powrót, czyli można powiedzieć, że zużyte moje siedzenie, moje prywatne, czyli moje 4 litery, plus niedostateczny czas na wypoczęcie ich, dało to, że po prostu wszystko mnie bolało podczas powrotu, i mimo tego, że jechałem z powrotem szybciej, bo rozdzieliliśmy się z Krzysztofem i Krzysztof wracał sam, ja jechałem z naszym kolegą Marcinem redakcyjnym, który dopingował mnie na swoim triumfie Speed Triplu, ale jechaliśmy moimi prędkościami, to no mówię, szybciej ta droga zeszła, a mimo to czułem się dużo gorzej. Czy to są motocykle turystyczne nadal? Jak ty uważasz? Uważam, że tak, Junak jest motocyklem turystycznym. Bo tak wygląda. Wygląda ma rasowego turystyka. Natomiast pod pewnymi warunkami, jeżeli nie będziemy od niego zbyt wiele oczekiwać, zbyt dużych prędkości, to przede wszystkim. Po drodze mieliśmy kilka takich przygód, że zaszła konieczność wyprzedzenia samochodu przy prędkościach około 80 km na godzinę rzeczywistej prędkości nielicznikowej. Junak powyżej prędkości 75 km praktycznie nie ma z czego sypać. Nie ma z czego sypać, nie jest w ogóle dynamiczny, nie przyspiesza, tak? Rozpędzanie mu się, zwiększanie prędkości zajmuje mu zbyt dużo czasu, żeby przy tych prędkościach sprawnie wyprzedzać. Te manewry naprawdę zajmują dużo czasu. No ale weźmy pod uwagę, że ty jesteś kawał chłopa, plus dodatkowo miałeś pełne kufry, sprzęt biwakowy, więc troszeczkę dociążyłeś ten motocykl. Troszeczkę dociążyłem, aczkolwiek jest to motocykl dwuosobowy, tak? Więc no niby tak. Turystyczny, więc powinien. Ale turystyki w dwie osoby raczej po nawet takim raczej kraju, nie, nazwijmy to na drugi koniec kraju, tak, to raczej się to nie powinno przydarzyć. Nie powinno się przydarzyć, ale weźmy też pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że motocykl ma bogate orurowanie. Ma dużo gmoli, które też ważą. Mhm.
które też ważą. Poza tym ma trzy kufry, które nie są może duże, ale no też coś tam ważą, tak? Oraz oporują. Oporują. Oporują, bo tak, to są takie i to wszystko wpływa na tą zmniejszoną dynamikę, bo sam silnik nie jest zły. Przy jeździe solo, bez dodatkowego obciążenia, widać różnicę w dynamice. Ale mógłby mieć te prawie 15 koni, które są przez prawo przewidziane. Tak. Natomiast Zontes 310T jest motocyklem jak najbardziej turystycznym. Choć nie ma kufrów, przynajmniej w takim zestawie podstawowym, bo to na co tutaj patrzycie, Junak RX1 tak wyjeżdża z salonu, z tym urolowaniem i ze wszystkimi kuframi. Mój motocykl ma tylko i wyłącznie właśnie gmole, troszkę bardziej można powiedzieć szczątkowe w porównaniu do gmoli Junaka, ale też wydaje mi się, że są wystarczająco konkretne, żeby poradzić sobie z jakąś tam przykrością na drodze. No i ten motocykl jest wyposażony w dosyć spory bagażnik z tyłu, do którego możemy sobie dokupić, przymocować kufer centralny lub tak jak ja przymocować po prostu torbę. Moja torba Amphibius 45 litrów całkowicie wystarcza, abym się zapakował w nią, dodatkowo jeszcze plecak, ale to już ze sprzętem wideo, więc wy moglibyście po prostu czegoś takiego nie brać ze sobą, jeżeli byście nie jechali do pracy, a tylko na wypoczynek, taka torba całkowicie wystarcza i jedzie się na tym motocyklu całkiem spoko. Jeśli chodzi o przyspieszenia i jego osiągi, no to przyspieszenia wiadomo, no jak porównujemy z motocyklami większych pojemności, to są żadne, ale wystarczają, by się po prostu nie nudzić. Dodatkowo prędkość maksymalna, która jest podana na stronie Zontesa, jest chyba marzeniem tylko i wyłącznie tej marki, bo mi się udało licznikowo motocykl rozpędzić do 153 km na godzinę, czyli 143 według wskazań GPS-u. Natomiast na stronie podane jest 160 km na godzinę. Wydaje mi się, że to musiałoby być z wiatrem, z górki, no i jeszcze przy pomocy odpychania się nogą, więc raczej jest to niemożliwe. Ale umówmy się, do takiej spokojnej jazdy całkowicie wystarcza. No i ważne jest w tych motocyklach to, że one są naprawdę oszczędne. Przejdźmy może teraz do naszych osiągów, jeśli chodzi o spalanie paliwa, czyli drenażu portfela motocyklisty, który jeździ całkiem sporo. Junak na całej trasie osiągnął średnie spalanie 2,55 litra na 100 km. Czyli dojechałeś na jednym baku w dwie strony? Dojechałem. Czy nie dojechałeś? Nie dojechałem, ale już tłumaczę dlaczego, bo Junak jest wyposażony we wskaźnik paliwa, który strasznie przekłamuje, jest bardzo niewiarygodny. Po przekroczeniu dystansu 230 km zaczęła palić się rezerwa. Troszkę się zaniepokoiłem, bo wynikałoby z tego, że spala jakieś niesamowite ilości paliwa. Że 7 litrów. Tak, natomiast przy baku 14,5. Przy baku 14 litrów. Natomiast po zatankowaniu ponownie do pełna okazało się, że na tej trasie tych ponad 200 km spalił 6,80 litra zaledwie. Czyli jeszcze masę paliwa było w baku, a rezerwa się paliła. Czyli tutaj są wskazania po prostu, można powiedzieć, kulawe. Kulawe, bardzo kulawe. W Zontesie jest zupełnie inaczej. Ja przejechałem w dwie strony i nawet tutaj na nasze nagranie przejechałem cały czas nie tankując. Nie jadę z duszą na ramieniu, paliwo jeszcze chlupie. Zasięg, który pokazuje mi komputer pokładowy, bo mam wyposażony jest ten motocykl w bogaty komputer pokładowy, pokazuje mi 81 km zasięgu. No, może to jest przekłamanie, za chwilę może spaść do 50 nawet, bo on tak skokowo ze 120 na 80 potrafi pokazać to, co jest niedokładne, ale nie zmienia to faktu, że na jednym baku, jednym tankowaniu, baku, który ma 15 litrów pojemności, przejechałem 472 km. No i teoretycznie mogę przejechać jeszcze 80, no ale powiedzmy 50, no nie przesadzajmy, powiedzmy, że on też tam zawyża troszkę, więc wydaje mi się, że na jednym baku jesteśmy w stanie przejechać ponad 500 km, co sprawia, że ten mój motocykl przy 15 litrach pojemności baku pali niecałe 3 litry na 100 km, co jest niesamowite, bo raczej wszyscy producenci na swoich stronach internetowych informują,
laboratoryjne wartości pokazują, tak, które są nie do osiągnięcia w normalnej jeździe, a tutaj czyli 3,2, podana taka jest wartość. Mój spalił niecałe 3 litry, a jeszcze ważne jest to, że oczywiście w jedną stronę jechałem z Krzysztofem, jego tempem 125, więc jechaliśmy 75, 80, może maksymalnie 85 na godzinę, więc on wtedy rzeczywiście mógł palić dużo, dużo mniej, ale wracałem już swoim tempem, jadąc 100, 105, czasem 110 km na godzinę. Przy przyspieszaniu zobaczyłem 120 na liczniku, 125, 130, więc można powiedzieć, że nawet do 120 się rozpędziłem, gdzie komputer pokazywał mi chwilowe spalanie nawet 5 litrów. No i mimo tego taki zasięg. No to chyba szapoba dla Zontesa. No zdecydowanie. A powiedz mi, jak z twoją elektroniką w Junaku? Junak ma jedynie podstawową elektronikę. Jest elektroniczny wskaźnik paliwa, wskaźnik zapiętego biegu. Nie ma tutaj rozbudowanej elektroniki i dobrze. I sprzężone hamulce, tak? Bo sprzężone hamulce, tak. No oczywiście jest to wymóg. Trysk paliwa i praktycznie nie ma żadnej więcej elektroniki. No to powiem, na szczęście. To powiem ci właśnie, że jeśli chodzi o Zontesa, jest to całkowita przeciwność. Ten motocykl jest napakowany po prostu elektroniką. Ja nie wiem, czy ja wszystko wymienię z pamięci, ale tak, mamy wyświetlacz kolorowy TFT, sterowany z kierownicy, nie jest dotykowy, ale jest duży, kolorowy, ładny. Nazywają go na stronie internetowej Zontesa tabletem wręcz. No, nie przesadzałbym, ale jest to fajny wyświetlacz. Mamy czujnik ciśnienia powietrza w kołach. Mamy w układ ABS-u boszowski, mamy wtrysk paliwa oczywiście, mamy komputer pokładowy, który właśnie oblicza te wszystkie spalania, pokazuje wszystkie wartości, mamy bezkluczykowy system, dzięki któremu, no, pokażę wam kluczyk w ogóle, bo to jest ciekawe, dzięki któremu nie musimy szukać kluczyka w kieszeni, tak jak ja właśnie to robię, tylko możemy go mieć gdzieś głęboko ukrytego i ważne jest to, by go nie zgubić, bo wygląda tak, to jest taka pesteczka. Bardziej ciekawa. Zgubić łatwo. Tak, dosyć. Zgubić bardzo łatwo, ale taką pesteczkę dostałem. Bardzo mocno się zdziwiłem, bo nigdy nie widziałem takiego właśnie kluczyka, a taki kluczyk dostałem. Jest to kluczyk do Zontesa. Moje osobiste zdanie, ja nie jestem gadżeciarzem i moje osobiste zdanie jest takie, że według mnie tani motocykl nie powinien być tak przekombinowany elektroniką, bo no to jest nowy produkt na rynku, nie wiadomo co się z nią będzie działo. Ja zakładam, że będzie sprawna, że będzie wszystko w porządku, ale już podczas jazdy, podczas powrotu miałem taką sytuację, że zaczęły mi świecić awaryjne światła, a motocykl zaczął wydawać piskliwe dźwięki, zupełnie takie, jakby stracił ze wzroku tę pestkę. Więc pomyślałem, że może ją zgubiłem, może na stacji mi wypadła, bo przecież taka malutka to jest to możliwe, ale była w kieszeni. Wyjąłem ją, sprawdziłem, że jest, wsadziłem z powrotem i już taka sytuacja się nigdy nie powtórzyła. Więc to pokazuje, że jakieś tamte elektroniczne dziwolągi mogą się zdarzyć, a tutaj tej elektroniki naprawdę jest sporo. Ale sporo też jest fajnej i ciekawej mechaniki, bo mamy szprychowane koła. Koła na szprychach 19 cali z przodu i 17 cali z tyłu. Mamy bardzo fajny prześwit, właśnie prawie 170 mm. Większy skok zawieszenia, szeroką kierownicę. No i motocykl z regulowaną szybą, którą możemy jednym przyciskiem na kierownicy podnieść lub opuścić. Co sprawia, że także tym motocyklem całkiem wygodnie jeździ się w trasy, jeśli chodzi o ochronę przed wiatrem, a jeżdżąc powiedzmy, nazwijmy to w terenie, bo my jechaliśmy taką skomplikowaną dla Marcina na speedzie drogą szutrową, chwilami piaskową i tam jechało mi się też bardzo fajnie, nawet można wstać na tym motocyklu, jest na nim taka wygodna pozycja. No wiadomo, nikt takim sprzętem nie będzie jeździł w ciężkim terenie, ale w lekkim, czyli na drodze szutrowej, gruntowej poradził sobie całkiem nieźle. A jak twoje odczucia w jeździe terenowej? W jeździe terenowej Junaczek nie zawiódł. Te opony, które ma zakładane fabrycznie, wystarczają też do poruszania się po lekkim szutrze, nawet przez takie dosyć głębokie błoto też dał radę, nie zakopał się, przejechał. A mamy tutaj opony te same w motocyklach, tak, nazwy CST, marki CST. Od
takim trochę skomplikowanym, pogłębionym bieżniku. I nazywają się radial bodajże, bo taki jest największy napis na tych oponach. Tak, myślę, że i to są takie mocno uniwersalne, bo jeździliśmy i po asfalcie suchym, i po deszczu jeździliśmy, no i właśnie po tym lekkim piachu, błocie i w Junaku dawały radę. No ja nie miałem żadnej sytuacji takiej, że przy hamowaniu tylnym czy przednim hamulcem któreś koło miało ochotę się zablokować, chciałoby uciec. W terenie też w miarę jakoś to się trzymało, wiadomo, że to są takie opony 20% teren, 90, 80% asfalt albo 85-15 nawet, więc nie jest to bieżnik jakiś taki super terenowy. Niemniej jednak jako takie dualne do wszystkiego, to na asfalcie wiadomo, im bardziej w teren, tym gorzej na asfalcie, tutaj jednak wiadomo, że większość ludzi będzie jeździło takim motocyklem jednak po asfalcie. Ważne też jest to, że w moim motocyklu, mimo że ma szprychowe koła, to jednak ma te szprychy poprowadzone na zewnątrz i nie ma dętek, czyli jest to opona tubeless. No i fajnie, bo to jest zawsze bezpiecznie. To może przejdźmy do hamulców. Junak RX1 wyposażony jest w dwie tarcze, przednią i tylną. I trzeba przyznać, że działają skutecznie na te prędkości, które Junak osiąga. Naprawdę nie trzeba nic więcej, także są po prostu wystarczające i nawet ten hamulec tylny nie jest z powalniaczem jak w wielu innych 120 piątkach, ale jest naprawdę sprawnym hamulcem. No to jeśli chodzi o moje hamulce w Zontesie, nie powiedziałbym, że one są żyletą. Powiedziałbym zupełnie podobnie, że są poprawne, czyli żeby zahamować, trzeba naprawdę chcieć zahamować. Trzeba po prostu konkretnie wcisnąć tę dźwignię, jedną bądź drugą. Fajnie się dohamowuje tyłem, czyli wciskamy przednią dźwignię. Jeżeli nie czujemy, że te opóźnienia generowane przez ten motocykl nas zadowalają, no to dohamowujemy sobie tylnym hamulcem. To wszystko działa jak najbardziej poprawnie. Ale oczywiście, no jeżeli mógłby mieć motocykl też drugą tarczę z przodu albo większą tę tarczę, to wcale bym się nie obraził. Niemniej jednak robota wykonana bardzo prawidłowo za hamulce należy się, może nie w jakiś wielki, ale plus. Junak jest wyposażony fabrycznie w owiewkę nieregulowaną. Jeżeli chodzi o jej skuteczność, to tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo przy prędkościach rozwijanych przez Junaka napór powietrza nie jest zbyt duży, także... Ale rozwiewało ci brodę w twoim otwartym kasku, czy nie? No rozwiewało, tak. Rozwiewało, jest do mojego wzrostu była za niska, natomiast mówię, przy tych prędkościach, no ten napór powietrza nie jest taki, żeby powodował jakiś dyskomfort. Ale prywatnie dokupiłbyś deflektor? Nie widzę takiej potrzeby. Chyba przy tych prędkościach, tak jak powiedziałeś. Tak, to nie ma sensu inwestowanie w jakieś skomplikowane owiewki, ten powiew wiatru jest przyjemny. Raczej RX1 jest motocyklem, którym zaczynamy naszą przygodę i myślę, że to jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i jeżeli kupujemy motocykl wyprawowy i myślimy, że obgonimy tutaj temat wypraw motocyklowych motocyklem 125, może się okazać on jednak niewystarczający, bo tak jak poza kamerą stwierdziłeś, że jednak trasy na ten motocykl to takie do 100 km są naprawdę spokojne. Tak, 100-150 km to dziennie to naprawdę jest ok. Tak? Nie czujemy wtedy zmęczenia, nie denerwuje nas to, że no nie osiąga jakichś dużych prędkości, jest dynamiczny. No i bocznymi drogami. Tak, pod tym warunkiem. No natomiast jeżeli byśmy chcieli po prostu pozwiedzać nawet całą Polskę, przejechać od zachodniego krańca do wschodniego, czy od południowego na północ, a na przykład z południa na północ jest ponad 700 km, więc trzeba byłoby raczej zainwestować już w motocykl większej pojemności, na przykład w Zontesa 300, bo on z tym zadaniem będzie sobie bez problemu radził. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy się na nim mieścić. No ja się przyznaję, ja się nie mieszczę na ponadlitrowych motocyklach, więc to, że mi nie było wygodnie drugiego dnia wracając, nie jest to żadnym wyznacznikiem dla Was. Musicie się przymierzyć do tego motocykla, pojechać do dealera Zontesa, sprawdzić go, zobaczyć jak Wam pasuje. Oczywiście, jeżeli jesteście gadżesiarzami. Jeżeli nie jesteście gadżesiarzami, to raczej ten motocykl nie jest dla Was, no bo po co płacić za te wszystkie udoskonalenia, które mogą Was nawet troszkę irytować. Natomiast jeżeli lubicie wszystko co nowoczesne, to Zontes jest najlepszym motocyklem na rynku w tym momencie, bo ja nie widziałem żadnej 300 tak wyposażonej w takie dobrodziejstwa elektroniczne nowoczesności 2021 wieku i 21 wieku, o może tak.
Dla kogo zatem jest Junak RX One? Myślę, że przede wszystkim, o czym już wspomniał Michał, dla osób początkujących, dla osób, które zaczynają przygodę z turystyką motocyklową. Posiadając prawo jazdy A1 lub B. A1 lub B. Lub też dla osób, którym przede wszystkim zależy na ekonomice. Na ekonomice zarówno w zakupie motocykla, jak i w eksploatacji, bo ten motocykl zadowala się na naprawdę niewielkimi ilościami paliwa, a jest przy tym pakowny, dosyć dobrze wyposażony, także jeżeli komuś nie zależy na super sprawnym, dynamicznym przemieszczaniu się, a przede wszystkim zależy na tym, żeby było tanio, to jest to dobry wybór. Ja zapomniałem, że mój motocykl ma jeszcze światła full LED. Wiedziałem, że o tej elektronice czegoś nie dopowiem. No to ma. No to co, Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za wspaniały wyjazd. Dziękuję również. Na który wydaliśmy, właśnie jeszcze to, wydaliśmy na paliwo 100, ile tam było? 30 litrów paliwa kupiliśmy. 30 tak? litrów, tak. Startując z Warszawy kupiliśmy 30 litrów paliwa. To nawet nie będziemy przeliczać, bo one się mogą zmieniać, te wartości. 30 litrów paliwa potrzebne było, żeby pojechać z Warszawy do Mikołajek i wrócić, bo to nazywamy to jakby jakimś tam problemem niedogadania się twoim z Junakiem, bo mogłeś wrócić tak, na jeden, mogłem zdecydowanie na spokojnie wrócić bez żadnych problemów na tym jednym tankowaniu. Przed wyprawą, no niestety zakłamania wskaźnika paliwa spowodowały, że musiałem dotankować, tak? Pole namiotowe kosztowało nas 30 zł. 30 zł bardzo, bardzo fajne pole namiotowe przy promie. Jeżeli lubicie podziwiać pędzące na pełnej prędkości łódki motorowe, no to jest to idealne miejsce, bo tam jest jakieś zwężenie kanału i prują tą wodę, pływają co chwila. Oczywiście w sezonie, poza sezonem będzie ciszej. Czyli 60 zł na ten namiot, można powiedzieć. Tak. No i co? No i jedzenie. Jedzenie to już na wieczór, to ile potrzebuje. Tak, na wieczór z dwoma piwkami wydaliśmy 42 zł w sklepie w Mikołajkach. No a po drodze jakiś hot dog na stacji w jedną i w drugą stronę, więc nie są to jakieś wielkie koszty. Jak widzicie, turystyka motocyklowa może być przyjemna, oczywiście jeżeli jest troszeczkę dłuższa, bo nieprzyjemnie było wracać po jednej nocy stamtąd. Zdecydowanie, za krótko, za szybko ten powrót. No właśnie, może być przyjemna, może być tania, no i może być miła. Dziękuję Ci, Krzysztof, za nagranie i dziękuję Ci bardzo za wspaniałą przygodę. A Wy łapcie kolejne nasze filmy, bo będą regularnie wpadały na nasz kanał. No i nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji.